Czas wyczyścić kibelek, a przy okazji wykluć jaja dinozaurów. Ale nie chce mi się szorować. A to oznacza, że muszę użyć sporo środków czystości. Naprawdę sporo. Jest już czysto? Cóż, a wygląda jakby było? Nie wydaje mi się. Chcę, żeby to był najczystszy kibelek pod słońcem. Chyba trzeba dodać mydlin. Fajny jest ten zielony płyn. Ten purpurowy środek też świetnie działa. I jak ładnie pachnie. A może doleję różowego, żeby zdezynfekować. Wystarczy. Ach, ale pianka się trochę rozpuściła. Bez obaw. Zawsze mogę dodać więcej. Mam nadzieję, że pianka się odpowiednio uformuje. Jeszcze trochę fioletowego żelu i dodatkowa porcja proszku. Dobra, wystarczy tego. Ma za mocny zapach. A może jeszcze trochę tej mazi? Czemu nie? No dobra, czas sprawdzić jaja dinozaurów. Muszę tu gdzieś być. O, mam! Teraz trzeba je wyczyścić. Włożę je do wanny. Łatwiej będzie mi je opłukać. I już, czyściutkie. I jakie fajne. Pobawmy się. O, jakie mam czyściutkie i błyszczące ząbki. Muszę znaleźć miejsce na szczoteczkę. Może tutaj? Pasuje idealnie. O nie. Kurczę, zwaliłem wszystko na podłogę. Jaki bałagan. Na szczęście łatwo to pozbierać i nic się nie zniszczyło. Nie! Auć! Au! Przestańcie na mnie spadać! To chyba najgorszy dzień w moim życiu. Moja biedna głowa. O, Justin, co się stało? Co jest? Dlaczego leżysz w tym bałaganie? Poślizgnąłeś się i upadłeś. Biedny, pomogę ci. Nie, 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 uważaj! O, nie! To musiało boleć. Chris? Wszystko okej? Au, z czego się śmiejesz? To nie jest śmieszne. Oddaj mi ubrania. Okej. Wow, jeny, no dzięki. Ej, przestań! Czekaj, dobrze mi idzie rzucanie do kosza. Chyba nie bardzo. Trafiasz w moją twarz. No dobra, stop. Dość tego. Jeny, twarz mnie boli. A na podłodze leży jeszcze sporo maneli. O, na przykład ten pistolet na klej. Mam pomysł. Okej, mam koszyk i pistolet z klejem. Dobra, klej się podgrzał. Mogę go nałożyć wzdłuż krawędzi. Od dołu do samej góry. Chcę przykleić do niego kolejny koszyk. Żeby były połączone w ten sposób. Teraz muszę wycisnąć klej wzdłuż górnej krawędzi. Myślę, że już wystarczy. I kolejny koszyk powędruje na górę. Gotowe, wystarczy wyłożyć wszystkie rzeczy na półeczki. No proszę, wszystko się zmieściło, koniec bałaganu. Wow, ty to zrobiłeś? Nieźle, brachu, wygląda super i wszystko jest ładnie poukładane. I wtedy ogr rzekł do księcia, jesteś zbyt kościsty, żeby cię jeść. Potrzebuję kogoś, kto ma trochę mięska tu i ówdzie. Koniec rozdziału. W końcu zasnął. Muszę mu to zabrać, żeby go utulić. Proszę, cieplutko i wygodnie. I wreszcie mogę iść do toalety. Wyjdę powolutku i po cichutku, żeby go nie obudzić. Wygląda tak spokojnie. O, mój kochany chłopczyk. Uff, muszę pędzić do toalety. Światło? A teraz sprintem! A gdzie on poszedł? O nie, coś się stało. Justin, nadciągam. Co się dzieje? Co jest? Co się stało? Wszystko w porządku? W oknie jest potwór. Patrzył się na mnie. Potwór? Co? Justin, potwory nie istnieją. Przecież wiesz. No, niby tak, ale widziałem przerażające oczy. Widzisz, że tu nic nie ma, prawda? Okej, możesz wracać do spania. Potwory nie istnieją. Okej, chyba. Świetnie. Dobranoc. Potwory nie istnieją. Wrócił! Co? To są jakieś jaja. Czy w tym domu mężczyzna może zaznać spokoju? Uspokój się, mały. Co ja ci mówiłem? Ale znowu widziałem oczy potwora. Są w oknie. Dobrze, sprawdzę i pokażę ci, że nie ma się czego bać.
Uważaj, tam może czaić się potwór. Justin. Widziałem go, patrzył się na mnie. Nie ma się czego bać. Poczekaj chwilę. Momencik. Papier toaletowy. Do tego projektu potrzebny mi karnisz. No dobra, włożę na niego papier toaletowy. Dodam kilka rolek. Dobrze, że mamy różne kolory. Hej, Justin, patrz na to. Powieszę to nad oknem i pociągnę papier. Własnoręcznie robiona żaluzja, która chroni przed spojrzeniem potwora. Patrz, mały, jak ci się podoba? Nie widzę już żadnych potworów. To świetnie. Wow, teraz już nie wejdą i mnie nie zjedzą. Dzięki, tato. Śpi dobrze, synku. Tata musi iść. Dobranoc, tato. Słodkich snów. O, wreszcie. Chwila. A co to? O, chyba się przeliczyłem. Uuu, słodycze. Skuszę się. Tylko najpierw rozpakuję. O, kurczę. Upadł na podłogę. O, tu jest. Ale mam farta. Wygląda nieciekawie. Cały w kurzu i brudzie. Ach, zdmuchnę. Na pewno nic mi się nie stanie. Mój brzuch. Coś jest nie tak. Muszę do łazienki. Kryzysowa sytuacja. W samą porę. O, papier toaletowy. Można z nim zrobić coś fajnego. Może się nim owinę. A, fajny szalik. Ha, kto by pomyślał, że z papierem jest tyle zabawy. Ale ile go leży na podłodze i czeka na zabawę. No i koniec. Mogę wrócić do swoich spraw. Fiu. O nie. I jeszcze mi nie przeszło. Na szczęście wciąż jestem w łazience. Nie chcę spędzić tu całego dnia. Braciszku, nie poddawaj się. Oboje chcemy czuć się lepiej. Ale tu gorąco. Czy tylko ja się pocę? No, wreszcie. Teraz czuję się dużo lepiej. No chodź, papierze, znowu cię potrzebuję. O, dotarłem do rolki. Lubię robić z nich lornetkę. Co jest? Co tu się stało? Justin, dlaczego wszędzie leży papier? Ups, nawet na tobie? Rozwinąłeś całą rolkę na podłogę? Cóż za marnotrawstwo. Teraz muszę to z powrotem zwinąć. A właściwie ty musisz. Do roboty. Ma to wszystko wrócić na rolkę. Szybko pospiesz się. Nie żartuję. Proszę, czy to wystarczy? Wreszcie. Chwila, moment. Jeśli po prostu je wezmę, on znowu się do nich dobierze. O nie, tak nie będzie. Musi być jakieś rozwiązanie. O, wazon z kwiatkami. Żegnajcie, badyle. Od tej pory będziemy używać tego. Proszę, pokażę ci. Dawaj te rolki. Od tej pory będą mieszkać w wazonie. Zmieszczą się 3. I wystarczy urwać tyle, ile nam potrzeba. Widzisz? Wow, ale super. Dziwne, że dopiero teraz na to wpadłeś. Tak, to dziwne. A teraz wstawaj i spadaj stąd. Hej, synku. Zrobiłem ci coś do jedzenia. Pachnie wybornie. Dzięki, ale nie chcę. Proszę. O, mały uparciuch. Na to też mam sposób. Proszę. Otwórz buzię, Justin. Nie, zabierz mi to z oczu. No dobra. Muszę wypróbować coś nowego. Leci samolocik. Otwórz hangar. Tato, nie jestem już małym dzieckiem. Och, rozumiem. Masz rację. Oh yeah, zaraz pokonam bossa. Hej, Justin. Usiądź, musimy poćwiczyć matematykę. Patrz. Kupiłem ci nowy podręcznik. No co ty, tato? Zapomnij, idź sobie. O, jeśli się stresujesz, mogę ci pomóc. Nawet rozwiążę za ciebie kilka zadań. Nienawidzę matmy. To nudne. Potrzebuję ciszy i spokoju, żeby dokończyć grę. Nara. I w taki sposób ułamki... Co jest? Poszedł sobie. Dość tego. Ostatnio zrobił się uparty i rozwydrzony. Myślisz, że przejdziemy dzisiaj tę grę? Justin, czas na kąpiel. Mam twój czepek i myjkę. Chodź, idziemy. Ty tak na serio? Zapomnij. Czas na kąpiel. Co? Jak się tu znalazłem? Dawaj telefon. Nie! Dość tego. Odzyskasz go, jak się umyjesz.
Ale ja nie chcę się kąpać, chcę mój telefon! Nie, Chris, wytrzymasz. Nie możesz ulec. Chwileczkę. Ten haczyk na ręcznik rozwiąże problem za mnie. Potrzebuję kilka sztuk, przykleję je w ten sposób. I wsunę telefon, żeby mógł oglądać filmiki. Hej, Justin, patrz na to. Twój telefon czeka na ciebie w wannie. Co? Gdzie on jest? Gdzie on się podział? Okej, umyję się pod warunkiem, że on tam będzie. Tato, to najlepsza kąpiel w życiu. Hej, mały, świetnie ci idzie. I Bąbel robi plusk. Cześć, kochanie. Wszystko gra? No pewnie. Uwielbiam kąpiel w wannie. I ty też, prawda? Co ty wyrabiasz, Bąbel? Czas zanurkować. Potrafię świetnie pływać. Może powinnam być piratem? Tak jest, kapitanie. Ciekawe, jak smakuje piana. To był kiepski pomysł. Bąbel, gdzie jesteś? To dopiero frajda. Juhu! Fuj! Ale brzydko pachnę! Chyba powinnam się jednak umyć. Po to jest mydełko. Ale śliskie. Ups! Gdzie się podziało? Muszę je znaleźć. Wow, ta wanna jest głęboka. Na szczęście potrafię długo wstrzymywać oddech. Musi być gdzieś tu w okolicy. Całkiem sporo ładnych muszelek. Ale nigdzie nie widzę mydła. Tutaj jest? Najwyraźniej nie. A może pod tą muszlą? Aha, znalazłam! Myślałeś, że się przede mną schowasz? Lepiej wypłynę na powierzchnię. Ha! Wiedziałam, że mi się uda! No nie! Chyba żartujesz! Mamo! Co się stało? Upuściłam mydło! Nie ma co się martwić. Pokażę ci coś. Weźmy tę mydelniczkę. Wybierze się popływać. I co nam to da? Znalazłaś mydło! Niesamowite! Nie mogę w to uwierzyć! Dzięki, mamo! Może lepiej wezmę prysznic. Cześć, mamo! Dzień dobry, kochanie. Nie przejmuj się, załatwiam swoje sprawy. Muszę się wygodnie usadowić. Dużo lepiej! Fuj! Coś ty jadła! Co? Hej! To najgorszy zapach, jaki kiedykolwiek czułam. Potrzebuję świeżego powietrza. Jak leci, mamo? Czytasz coś ciekawego? Co? Co ty znowu kombinujesz? To chyba oczywiste. Zaraz zwymiotuję. Hej, to zupełnie naturalne. Poczekaj, troszkę aromatyczne, ale przyzwyczaisz się. Czas z tym skończyć. Nie możesz załatwiać się gdziekolwiek chcesz. A niby czemu nie? Spójrz, to łatwe. Cicho, próbuję się skoncentrować. La, 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 la! Z zabawką szybciej mija czas. Dość tego. No już. Musisz zacząć korzystać z toalety. Fuj, nie! Kibelek jest paskudny. Bez dyskusji. Co by na to poradzić? Chyba już wiem. To odpowiedź na wszystkie moje problemy. Wyjmę przyciski z popita. I przykleję je na desce klozetowej. Właśnie tak. Bardzo kolorowo. Połączę kilka popitów i umieszczę je pod toaletą, tworząc mięciutką podłogę. Wszystko gotowe dla Wendy. Będzie jej miło i wygodnie. Po robocie. Wendy, spójrz na to. Co takiego? Wow! Ale super! Ty to zrobiłaś? Mogę popsztykać? Ale fajowe uczucie! No dobrze, przekonałaś mnie. To najlepsza toaleta na świecie. Dzięki, mamo! Już nie potrzebuję nocnika. A ja nie muszę wąchać twoich produktów. Idę. Hej, z drogi. Na pewno nie będziesz pierwsza. Idealny fikołek. Auć, jaka twarda podłoga. Już blisko. Żadna przeszkoda mnie nie zatrzyma. Uhu. Tak, bez potknięcia. Nie, nie biegnij tak szybko. Ha, pierwsza. Trudno. Fryzura gotowa? Tak. Jakie mam piękne pukle. Poranny oddech, precz. To część przygotowań. Pora na koncert w łazience. Tak, łapki w górę.
Co ona tam tak długo robi? Żaden dzień nie będzie dobry, jeśli nie zrzucimy balastu. Czy ona pisze książkę? Zaraz, zaraz. Wiem, jak ją stamtąd wykurzyć. Ha! Co się dzieje? To ją nauczy Moresu. To było okrutne. Ale wiem, co zrobić. Przyda mi się to urządzenie. Zamontuję je na sedesie. Opuszczę deskę i już jest jasno. Można wybrać kolor światła. To jak mały, prywatny pokaz. Ach, już mi lepiej. Mogłabym tu siedzieć bez końca. Papa! Jak nowonarodzona. Światło. Świetnie się składa, bo zamierzam zrobić genialny kawał. Chcielibyście zastać coś takiego? Nie zapomniałam o zapachu. Co za aromat. Zupełnie jak w chlewie. Najwyższy czas. Ale ty, co ona tu robiła? Ochyda. To chyba jakieś żarty. Niedopuszczalne. Już lepiej. Muszę sobie z tym poradzić. Ale nie zamierzam się bardzo napracować. Te środki wszystko za mnie oczyszczą. Kolorowe płyny fajnie spływają. Na pewno zmyją tę ohydę. Nie muszę nic szorować. Całkowicie zapełniłam muszlę. Oby to wystarczyło. Na koniec spuszczę wodę. Żegnaj, obrzydliwa Brejo. Nie będę tęsknić. Czyściutki sedes. W dodatku ładnie pachnie. Moja kolej. To jak siedzenie na bryle lodu. Wykorzystam ten papier. Przynajmniej spróbuję. Moja skóra nie dotknie deski. Hej! Nadal jest lodowata. Moja skóra nie kłamie. Dostałam gęsiej skórki. Ale wpadłam na świetny pomysł. Mój popit. Zapraszam, dołeczki, do roboty. Ułożę was na desce klozetowej. Stworzę warstwę izolacyjną. Ostatni. Czyż to nie genialne? I do tego ładne. A teraz sprawdzę, czy to działa. Tak. Jak wygodnie. To nie potrwa długo. I już wpadłam na pewien pomysł. O tak. Pora na zemstę. Hej, muszę to jakoś podgrzać. Świetnie. Do dzieła. Czekolada czy może kupa? Oby pomyślała, że to drugie. Twoja kolej. Rety, wreszcie. Co? Widziałaś? Możesz na tym usiąść. Serio? Wygląda bardzo fajnie. Już lecę. W co ja wdepnęłam? Co za genialny kawał. Zemsta bywa słodka. Ja zdrętwiałam. Zaraz zwymiotuję. Zabierz to. Tylko spokojnie. Nie znoszę swojej siostry. Pora na szybką kąpiel. Ale chyba nie ma wody. To chyba jakiś koszmar. Jak mam umyć nogę? Przydadzą mi się te rzeczy. Do dzieła. Na pewno wyczyszczę stopę. Wypełnij pianą i włóż. Hej, to trochę łaskocze. Ale jest przyjemne i odprężające. Zupełnie jak masaż stopy. A teraz wypłuczę w bucie. W końcu mam czystą stopę. Wyślę ten filmik do Sunny. Nic mnie nie załamie. Wiadomość? Tak szybko umyła stopę? Co tam się dzieje, co? Nie oszukasz mnie, siostro. Masz czyste włosy? Już na pewno nie. Fuj! Nie dotykaj mnie! To obrzydliwe.
Jak to przyjemnie umyć włosy. Teraz je ułożę. To miłe. Szkoda, że to tak długo trwa. Dobrze, w końcu robię postępy. Hej, całkiem fajnie. Już gotowe. A gdzie wszyscy? Co to było? Wysuszyłam włosy. O, trafiłam. Uważasz, że to śmieszne, tak? Znów mam przemoczone włosy. Następnym razem je zakryj. Fuj, torebką? Choć właściwie mi się przyda. Włożę do środka włosy, nałożę na głowę i zwiążę z tyłu. Zrobię tu niewielką dziurkę, wetknę przez nią suszarkę. Witaj, ciepełko. Zupełnie jak u fryzjera, prawda? Zwariowałaś? Cóż, sama się przekonaj. Ja jestem zadowolona. Jestem w szoku. Chodźmy, bo się spóźnimy. Przed nami długi dzień. Czemu to się nie otwiera? Zatrzasnęłyśmy się. Nie do wiary. Niestety zostaniemy w łazience. Tak bardzo chciałam tu wejść. A teraz jestem głodna. Mamy tu coś do jedzenia? Może ja mam coś na ząb? Tak, jesteś super. Trzymaj. Hej. Wszystko się wyślizgnęło. Nic mi się nie udaje. Może ja coś zaradzę. Proszę, potraktuj to jak blat stołu. Można nawet postawić napój. No to smacznego. Czy to idealny kęs? Czy idealny kęs? Świetnie. A ja mam chęć na coś słodkiego. Skoro tu jesteśmy, to będę jeść z sedesu. Cóż, takiego z cukierkami. Pyszne. Dziewczęta, jesteście tam? Tata, niech puka dalej. To świetny pomysł. Tu nie jest tak źle. Nie ma to jak dobre sprzątanko. Nie znoszę zakurzonych domów. Czysto w domu, to czysto w głowie. Aha, w końcu. Tu jest. Ups. Co to było? Mamo, przeczytasz mi bajkę? Przepraszam, kochanie, jestem zajęta. O, a tak lubię tę książkę. O, rety, co za bałagan. Mamo, mamusiu, mamo! Spójrz, co tu mam. Mamusia sprząta, syneczku. Ale to nudne. Kiedyś byłaś fajniejsza. Sprzątanie jest fajne, sam spróbuj. Podłoga niedługo będzie lśnić. Sam zorganizuję zabawę. Tym świetnym autkiem. Ha, mama niczego się nie spodziewa. Co to było? Wszystko gotowe. Ruszamy. To dziwne. Za chwilę się dowiesz. Jedź, jedź, jedź. O nie, mój piękny mop. Złamał się. Chono tu do mnie, ale już. Muszę. Dobrze. Przepraszam, mamo. Jak mam teraz posprzątać? Zaraz, mam pomysł. Pokaż mi to. Zaraz ci oddam. Chyba wiem, jak umyć podłogę. Przyczepiłam mop do samochodu. Wypróbujmy. Przyda ci się to? O, naprawdę? Ekstra! Tak jest, niczego nie omijamy. Tutaj, David. Miałaś rację, to świetna zabawa. Zuch, chłopak. Mogę tak codziennie? Jasne. Masz do tego talent. Dzięki, mamo. W końcu jesteśmy. Nasz nowy dom. Sporo tu pajęczyn.
Oby nie było pająków. Posprzątajmy tu. Świetny pomysł. O, jakie ohydne. A psik. Sporo pracy. Ale zaczyna jakoś wyglądać. Posprzątajmy resztę domu. Dobry pomysł. O, ktoś nie spuszczał wody. To obrzydliwe. Kto tu mieszkał? Nieważne. Kto to umyje? Nie, nie ma mowy. Zrób to, David. Dobra, skoro nalegasz, nara. To niesprawiedliwe. Pora zmierzyć się z lękami. Dam radę. Zwykłe siki Weroniki. Ale najpierw odzież ochronna. Nie chcę się ochlapać. Żadnej litości. Fuj, jak to śmierdzi. Chwileczkę. Mam lepszy pomysł. Obłożę sedę z papierem toaletowym. W ten sposób. Teraz wezmę ocet i atomizer. Wleję ocet do środka i przykręcę dozownik. Spryskam octem papier toaletowy. Gdy porządnie nasiągnie, wystarczy spuścić wodę. Niesamowite, żadnych żółtych plam. Wow, wiedziałem, że sobie poradzisz. Teraz ty to weź. Umyjesz tym umywalkę. Ale... Porozmawiajmy o tym. Matko, ta lekcja strasznie się dłuży. Bardzo chce mi się, siusiu. Kto zna odpowiedź? Hej. O, mamy chętną. Wspaniale. Co? Nie, muszę iść do toalety. Dlaczego to się stało? Postaram się być szybka. Podziwiam twój entuzjazm. Nie mam pojęcia, o co w tym chodzi. O, napiszę byle co. Nie mam na to czasu. Dobrze? Doskonale, Betty. Co jej się stało? Z drogi? Spieszę się. Hej! Wybacz. Betty, czekałem na ciebie. Musisz poczekać jeszcze trochę. Mówię serio, David. Jesteś piękna niczym róża. Tylko na tyle cię stać? Czekaj, zrobiłem notatki. No tak, oczywiście. Moja mama pomogła mi to napisać. Muszę iść. Daj mi chwilę. Twoje piękno. Spieszę się. Ale ja mam jeszcze 5 stron. Twoje piękno. To urocze. Na razie. Ekstra. Podoba mi się. Uwielbiam sprzątać. Do dzieła. Świat chyba robi mi to na złość. Przestań machać mi pupą przed nosem. W sumie to całkiem nieźle się rusza. O, tak kręcimy, czyścimy. Okej, muszę coś wymyślić. Jej ruchy da się przewidzieć. Szybko, szybko! Ups, to był błąd. O, tak. Będę miała przez to koszmary. Nareszcie, mój porcelanowy tron. Czy to jakieś żarty? Po prostu nie wierzę. I co ja teraz zrobię? Nie mogłabym. A może jednak? Warto spróbować. Ale obrzydliwość? Potrzebuję tylko worka na śmieci. Umieszczę go na sedesie. A teraz mogę zrobić swoje. Uff, wspaniałe uczucie. O, tak. Co za ulga. Momencik. Czekałem na ciebie. Jasne. Ale cringe. Co za wspaniały prysznic! Było tak relaksująco! Ups, na szczęście jestem sama w domu. Inaczej mogłabym się najeść wstydu. Co tam? To będzie nasz mały sekret. Uciekam stąd! Czas się wyszykować. O nie, znowu to samo! Uff, na szczęście go tu nie ma. Nikt mnie nie widział. O! Chyba się myliłam. Zadzwoń do mnie, Tina. Cześć. A więc możemy kontynuować? To spotkanie jest nagrywane, prawda? Koniecznie muszę coś z tym zrobić. Zawinę brzeg ręcznika w ten sposób. A teraz wezmę igłę i nitkę. Przeszyję brzeg, tworząc tunel. Zrobię szef aż do samego końca ręcznika. A teraz wykorzystam gumkę i agrafkę. Przewlekę ją przez tunel i wyciągnę z drugiej strony.
A teraz znów wezmę igłę i nitkę i przeszyję gumkę do ręcznika. Muszę się upewnić, że jest dobrze przymocowana. Następnie odetnę resztę nici. A potem odetnę również końcówkę gumki. Właśnie tak. Teraz czas na klej. Nałożę kropelkę na róg ręcznika. I przykleję do niego rzep. Sprawdźmy. Trzyma się na miejscu. Mogę nawet w nim podskakiwać. Jest to niebo lepiej. Kocham las, ale telefon to mój numer jeden. O, oj, o nie, źle się czuję. Muszę skorzystać z toalety. Kurczę, pszczoły. Trzeba iść gdzie indziej. Nie, 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 nie. Może tam? Wygląda trochę strasznie. Nie, jednak gdzieś indziej. O, co ona tam robi? Ma wiadro. I deskę. Nawet worek na śmieci. Nic z tego nie rozumiem. To kibelek. O, tak. Z drogi, już dłużej nie wytrzymam. Oh, dzięki Bogu, co za ulga. Jesteś piękna, laleczko. Poczęstuj się, mała. Czy musisz iść do łazienki przed wyjściem? Nie. Jedziemy! Dobra, dobra, czekaj. Uhu, co za zabawa! Piękna przyroda. Nie odchodź za daleko. O, jak tu pięknie. Chcę szyszkę. Mam ją. A, pięknie pachnie. A, muszę siku. Tato, tato, mamy poważny problem. A pytałem, czy chcesz do łazienki. Chodź. Szybko. Zaraz znajdziemy jakiś krzaczek. Aha, doskonałe. Załatwisz się na łonie natury. Nie ma mowy. Dobra, niech pomyślę. Już wiem. Chodź ze mną. Gdzie to jest? Tato. Proszę bardzo. Chyba sobie żartujesz. Nie. Myśl, to poważna sprawa. To może się przydać. Już wiem. Chwileczkę. Wstawię wiaderko do bagażnika, a na wierzch położę deskę toaletową. Siadaj na tron. W samą porę. Powieszę kot, żeby nikt cię nie widział. Tak to bywa z dziećmi. O-o. Hej, pospiesz się. La 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 la. Ewa. Czas na kąpiel, kaczuszko. Co jest? Zamknięte. Musimy niestety poczekać. A, ile to jeszcze potrwa? A, prawie kończę. A, wspaniale. Można zacząć dzień. Nareszcie. A, teraz moja kolej. Kaczuszko, pilnuj mojego ręcznika. A, to jest życie. O, nie! A, mydło! A, ała! Moja stopa! O, nie! Mogłem się nieźle połamać. Głupie mydło, próbujesz mnie zabić, czy co? Koniec tego dobrego. Wezmę gąbkę i nóż. I natnę ją z boku w ten sposób. Do środka włożę kostkę. Idealnie. O to właśnie chodziło. Teraz gąbka będzie się pienić, a nie wyślizgiwać. Mam ochotę na burgera. Ulala, nie ma to jak świeże składniki. Teraz plaster pomidora. Super. Jeszcze ser. Hej, posprzątam tu szybko. Okej, nie przeszkadzaj sobie. Sprzątanie to ciężka praca. Muszę pozmywać te brudne naczynia. O nie! Obrzydliwe!
Trzeba coś z tym zrobić. Szorowanie nie pomaga. A przecież zawsze się sprawdza. Widziałeś, jak wygląda ten kran? A próbowałaś go wyszorować? Tak, ale to nie działa. Nie wiem, jak ci pomóc w takim razie. Pora na ketchup. Halo? Jest tam kto? O nie! Ketchup na wolności! Uwaga! Tylko nie kran! To się wymknęło spod kontroli. Żartujesz sobie? Dopiero co go szorowałam. Ups. Ach, zawsze wszystko psujesz, ciamajdo. Wow, patrz jaki lśniący. Że co? To dzięki mnie? Dzięki ketchupowi. Wszystko ładnie schodzi. Wygląda o wiele lepiej. I mieszkanie wysprzątane. W samą porę. Ach, spóźnię się. Włosy ogarnięte. Okej, gdzie moje klucze? A, tam są. Jeszcze portfel i telefon. Dobra, chyba wszystko. Ciężka noc. Może ta woda z cytryną mnie pobudzi. Nic z tego. Przynajmniej jest to rzeźwiejąca. To może szczotka? Zdrzemnę się na chwilkę. Szczotka jednak nie zdaje egzaminu. O, puszku, kochana z ciebie psinka. Mam cię uczesać? Słodziak z ciebie, wiesz? No tak. Dobrze, chodźmy na spacer. Zapomniałem szczotki. Co jest? Skąd się tu wzięły te kłaki? Hej, woda z cytryną. Idealna mieszanina. Wycisnę więcej soku do szklanki. I zanurzę w niej szczotkę. Musi dobrze nasiąknąć. Super. Włosy zniknęły. Dobra, muszę wychodzić. No, fajne to wydanie. Uhu, kocham tę piosenkę. Ktoś do mnie dzwoni. Żałuj, że cię nie ma na tej imprezie. Co? Serio? Zaraz tam będę. Za niedługo. Muszę się przygotować. Okej, zacznę od nich. I nagrzeję od razu prostownicę. Aha. A za ten czas zajmę się makijażem. Dobrze, że potrafię malować oczy i usta jednocześnie. Okej, gdzie ten pędzel? Ała! Poparzyłam się. Ała! Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. A mogłam wziąć podkładkę i pistolet i nałożyć klej na jej brzegi. Następnie złożyć w ten sposób. I zrobić to samo z drugiej strony. Nakładając tyle samo kleju. I w ten oto sposób mam osłonkę na prostownicę. Super! Włosy ułożone. Teraz wystarczy włożyć ją do nowego pokrowca. Można wychodzić. Nie ruszaj się, skarbie. Mogę już iść pograć. Gotowe? No leć. Kochany chłopiec. Zaraz, Chris zapomniał swojej czapeczki. O, już wróciłeś? Hej, mamo. Ale się zmęczyłem. Co się stało? Jak ty wyglądasz? Grałem w piłę, zdobyłem gola, a teraz strasznie chce mi się pić. Daj picie, mamo. Najpierw kąpiel. Nie możesz tak wyglądać. O-o. Niedobrze. Proszę, mamo, wszystko tylko nie to. Wchodź do środka. Nie wyjdziesz stąd, dopóki nie będziesz czysty. Już, do wanny. Skoro muszę... Kąpiel... Nie znoszę się kąpać. Wolę ten basen z piłeczkami. Na bombę! Taką kąpiel to ja rozumiem. Co ty wyprawiasz? Jest wspaniała. Chris, wskakuj do wanny. Przecież już się myję. Zobacz. Dość tego. Chwila.
Chyba już wiem, co zrobię. Nasypię sody oczyszczonej do miseczki. Teraz wycisnę nieco barwnika spożywczego. Tyle wystarczy. Następnie dodam nieco oliwy z oliwek i wszystko porządnie wymieszam. Składniki muszą być dobrze połączone. Prawie gotowe. Póki co wygląda dobrze. Przełożę teraz masę do plastikowej foremki i dobrze docisnę, żeby wypełniła kształt kuli. Dodam też inne kolory, aż cała foremka będzie zapełniona. Trzeba dobrze wszystko docisnąć, aby otrzymać odpowiedni kształt. Druga połówka też już gotowa. Teraz złączę je razem. Kiedy już się skleją, mogę ściągnąć z nich formę. Mam teraz kolorową kulę do kąpieli. Chris? Ja nic nie zrobiłem! Wow! A co to? Pokaż! Najpierw wskakuj do wanny. Ale sam nie wiem. Dobra, ale tylko dlatego, że mnie zmuszasz. Proszę, zobacz, jakie ma kolory. Wow, ale się pieni! To jest jak najpiękniejsza tęcza. Ale super! Wiedziałam, że to zadziała. Jutro też będę mógł się wykąpać? Teraz już lubię kąpiel. Jest! Wendy, czas do łóżka. Słodkich snów. Dobrze, mamo, ale jestem śpiąca. To był długi dzień. Zaraz, a co to takiego? Jestem pewna, że coś słyszałam. Czy to ty, potworze, pod łóżkiem? Pod łóżkiem pusto. Pewnie jest na wakacjach. Chyba nie potrzebuję tej latarki. Włożę ją pod poduszkę. Wreszcie mogę się wyspać. Jestem naprawdę zmęczona. O nie, muszę do łazienki. Zawsze chce mi się siusiu, jak już zasypiam. Trudno, miejmy to już ze sobą. Mam nadzieję, że długo mi nie zajmie. Ha? Toaleta wygląda w nocy strasznie. Ale to tylko moja wyobraźnia. Że co? Wendy, czekałem na ciebie. Toaletowy potwór! Uff, to był tylko zły sen. Ale muszę się upewnić. Wiadomo, że potwory są przebiegłe. I znowu muszę iść do łazienki. Spokojnie, nie ma się czego bać. To był tylko sen. Na świecie nie ma toaletowych potworów, prawda? Na wszelki wypadek włączę światło. Hej, jest tu kto? Panie potworze? Nie ma już odwrotu. Bądź dzielna, Wendy. Póki co idzie dobrze. Teren jest czysty. No powiedzmy, mogę się zrelaksować. Ale nie za bardzo. Potwory tego właśnie chcą. Ha? Co się dzieje? Mamo, czy to ty? Nie zbliżaj się. Znam karate. O nie, latarka gaśnie. Czemu musiało się to zdarzyć akurat teraz? Mamo! Co się dzieje? W toalecie był potwór. Potwór? W toalecie? Bardzo przerażający. Poczekaj chwilkę. To powinno pomóc. Zamocuję ten gadżet na krawędzi muszli. O, właśnie tak. To nocne światełko specjalnie do łazienki. Teraz spróbuj. Ale nie zostawiaj mnie. Hej, to całkiem fajne. Aż mi się chce tańczyć. Już się nie boję. Ach, czego to Wendy nie wymyśli? Wendy zaraz wstanie. Przygotuję jej coś do jedzenia i chyba już wiem co. Płatki śniadaniowe. Jej ulubione. Aha, jeszcze mleko. Bez mleka byłyby zbyt suche. Chociaż pewnie i tak by zjadła. Ale Wendy lubi mleko. Im więcej, tym lepiej. Tyle starczy. Akurat zdążyłam. Cześć, co porabiasz? Dzień dobry, śpiochu. Zrobiłam ci śniadanie. O, super, płatki. Pachnie wspaniale. Nie mogę się doczekać. Potrzebna mi będzie łyżka. Ślinka mi cieknie. Chrupiące. Chcę więcej. Mogłabym jeść płatki o każdej porze dnia. A? Nigdy wcześniej coś takiego mi się nie przytrafiło. To tyle, jeśli chodzi o śniadanie. Chciałabyś coś przekąsić, Lola? Masz burgera. Ups. Gdzie się podziała Lola? Musi być pod fotelem. Jeszcze trochę dalej? Muszę podejść do tego inaczej. To powinno być łatwe. Ha! Bułka z masłem. Zalety posiadania super siły. Tu jesteś, Lola. Myślałam, że cię zgubiłam. Co za przygoda?
Zdziebko się zakurzyłaś. Poprawię ci fryzurę. Ups! Zupełnie straciłaś głowę. Już ranek. Porządnie się wyspałam. Potrzebowałam odpoczynku. No dobra, nie mogę cały dzień się wylegiwać. Czas zwlec się z łóżka i się wyszykować. Najpierw się ubiorę. Super silna jak codziennie. Co powinnam ubrać? Później to naprawię. Mam nadzieję, że mama nie zauważy. Ta spódniczka wygląda uroczo. Moja cera jest taka miękka. Bycie superbohaterką ma sporo zalet. O, dzień dobry, mamo. Witaj, złotko. Nie znoszę rano wstawać. Czas umyć zęby. A, tu jest moja szczoteczka. Za chwilę będę miała świeży miętowy oddech. Leciutko nacisnę. Nie! Poczekaj! Nie rób tego! Wiedziałam, że tak się stanie. Ups, chyba za mocno mi się przycisnęło. To już czwarty raz w tym tygodniu. Dlaczego to się ciągle dzieje? To nie fair! Nie martw się. Następnym razem użyj tego. Wow, co to takiego? Przyklejasz do ściany. Bierzesz tubkę pasty do zębów i wkładasz ją od góry. Gotowa wypróbować nowy gadżet? Jasne! Tutaj wsuwam szczoteczkę. Wow, widziałaś to? Zobacz, mamo, udało mi się. Jestem z ciebie dumna. No, zaraz wychodzimy. Hurra! Nie ma mamusi, więc przyrządzę sobie koktajl. Najpierw wleję trochę różowego napoju z jednorożcem. Dodam też nieco żółtego, znów różowego, zielonego i przezroczystego. I na koniec najsmaczniejszy dodatek, bita śmietana. Ale to będzie pycha, nie mogę się doczekać. Następny etap, posypka. Jakie śliczne, kolorowe gwiazdki. Chodź tu, wielka słomko, zapowiada się wielka uczta. Co ci mówiłam o piciu z sedesu? A? O, mamusia! Sedes to nie naczynie. Nie rób tego więcej. Ale bez sens. Mniam, mniam, mniam. Czeko, czeko, czekolada! Ale ona brudzi. Lepiej umyję ręce. Jaka przyjemna, cieplutka woda. A gdzie mydło? Tutaj jest. A? Jakie śliskie. Fuj, mydło to ohyda. Nie chcę. Nie! Mam obślizgłe, obrzydliwe ręce. Mamo! Co się stało? Co tam? Wszystko dobrze? Zaraz podejdę i... Wow! Mamo! Już nie mogę. Kochanie, nie rzucaj mydła na podłogę. To niebezpieczne. Czemu mnie wołałaś? Mam obślizgłe i mokre rączki. No dobrze. Proszę, oto rozwiązanie. Użyj tego. Patrz, wystarczy nacisnąć z góry. Tada! Mydlany kwiatuszek. Wow! Mydlane kwiatki. Lubię kwiatki. Też taki chcę. Wystarczy nacisnąć urządzenie. O tak. Mam kwiatek na głowie. Hurra! Kwiatki na policzku. Mydlane kwiatki są super. Patrz, mamo, jestem księżniczką. Mydlaną księżniczką. I to jako ładną. Tak, istna księżniczka z ciebie i to przepiękna. Już prawie. Hurra! Udało się, teraz potrzebuję papieru. Jaki on miękki, przyjemny i niebieski. Muszę być czyściutka. Teraz wracam do zabawy. O, idzie mamusia. Cześć, mamusiu. Jesteśmy razem w łazience. O, cześć, kochanie. Zaraz, co się za nią ciągnie? Wiecie co? Chyba nie chcę wiedzieć. Pewnie to jakaś jej nowa zabawa, której nie zrozumiem. Co teraz? Szczoteczka. Mam ochotę porządnie wyszorować zęby. Higiena jamy ustnej jest bardzo ważna dla zdrowia. A? Co to? O, rety, skąd dochodzi ten koszmarny smród? To na pewno z sedesu, prawda? O, fuj. Jak w takim maleństwie mieści się tyle przykrych zapachów? Od razu lepiej, a teraz rozwiążę nasz problem. Chodź tu, odświeżaczu powietrza, czyń swą powinność. Co? Nie ma? Kurczę, i co teraz? Na pewno da się coś zrobić. Chyba będę musiała jakoś to znieść. Chwileczkę, tubka pasty do zębów. No jasne. Wykorzystam też szpilkę od broszki. Przytrzymam tubkę i zrobię mnóstwo małych dziurek. Chcę, żeby były z każdej strony tubki. Jeszcze kilka.
całkiem przyjemne zajęcie. Dobrze. Widzę, że pasta wydostaje się przez dziurki. Wybacz mi, ale musisz zamieszkać w rezerwuarze. Teraz spuszczę wodę. Niesamowite! Woda błękitna od pasty. Dzięki niej porcelana będzie czysta. Jak i moje zęby. Zapach też jest o wiele przyjemniejszy. Jestem doprawdy genialna. To mój ulubiony samochodzik. Żółty. O nie. Wszystko dobrze? Brzuch mnie boli. To dobrze. Muszę do łazienki. To niedobrze. Lepiej się pospieszmy. Jesteśmy. Czuj się jak u siebie. Nie mogę. Faktycznie. A teraz? Wciąż nie mogę. Wiem. To pomoże. Nie umiem korzystać z sedesu. Mam pomysł. Zaraz wrócę. Pospiesz się. Może sobie poradzę. Tego właśnie nam trzeba. To pomoże, Jake. Jak się tego używa? Nie tak. Czekaj. Robię, co mogę. Głupio wyglądasz. Jesteś niemiła. Nie martw się. Przyjaciel pomoże. Wow, ale jak? Najpierw dam mu jeść. Jest bardzo głodny. Zjedz to. Potem idzie na sedes. Tak się tego używa. Najpierw je posiłek, a potem robi kupę. Fuj, obrzydliwe. Ale pomocne. Już wiem, jak korzystać z łazienki. Zaczynam. Wow, lepiej stąd wyjdę. Dzięki, pa pa. To działa. Brum. O nie, kraksa. Bip, bip. O, jak słodko. Hej, z drogi, brum, brum. Ja to wezmę. Zjedz śniadanie. Okej, mam to. Musisz zjeść, kochanie. Nie, chcę się bawić. Brum. Powiedziałam nie. Zajadaj, synku, a ja to zabieram. Obrzydliwe. To się może przydać. Brum, jestem rajdowcem. Jestem mistrzem. Smakuje ci, kochanie? O nie. Twoje pyszne śniadanko. To nie ma sensu. Już wiem. Dziękuję. To rozwiąże sprawę. Mogłam wcześniej o tym pomyśleć. Teraz nic nie rozleję. Co to jest? Chcę to. Poczekaj, kochanie. Wcześniej nałożę mu śniadanie. Jupi! Proszę bardzo. Popatrz. Dzięki, mamo. Proszę bardzo. I zero bałaganu. Ale to fajne. Można zgłodnieć od tej jazdy. Muszę się spieszyć. Brrm. Ile pasty do zębów. Cała masa. Cześć, Jake. Grzeczny chłopiec. Umyj ząbki. Wow. Auć. Skąd się wzięły te wszystkie pasty? Jake, co ty wyprawiasz? Ta już skończona. Jake, zużyłeś całą pastę do zębów? Cześć, mamo. Myję zęby. Nie tak się to robi, synku. Co za bałagan. Kochanie, odłóż pastę. Czemu? Potrzebujemy czegoś innego. Patrz, co mam. Co to? Tu wkładamy pastę. Można przykleić do ściany. W ten sposób. Wow. Zobacz. Włóż szczoteczkę, a wyleci odpowiednia ilość pasty. Teraz możesz umyć ząbki. Jakie fajne. Mogę spróbować? To działa, mamusiu. Udało się. Zuch, chłopak. A teraz szuruburu. Zaraz się rozpłynę. Napiłabym się czegoś. Zadbałam o to, kochanie. To mój ulubiony napój.
Mogę jeszcze? Tak bardzo chcecie się pić? Dobrze, że jestem na to przygotowana. Częstuj się. Co za słodka ulga. Wow! Muszę szybko znaleźć łazienkę. O kurczę. I co teraz? Trzeba coś wymyślić. Będzie to wymagało pewnych działań. Uff, całkiem nieźle. Teraz włożę do środka plastikowy worek. I gotowe. Ja również. O, nie musisz się spieszyć, skarbie. A ja się poopalam. Uwielbiam krem czekoladowy. Pyszności. Ha? O, też chcesz trochę? Proszę bardzo. Tina, co ty robisz? O, hej, mamo. Czas na spanie. Ale ja nie jestem śpiąca. Nie dyskutuj. Dalej, idź się umyć. Dziwna ta zabawka. Ups. Chyba sama się o to prosiłam. Lepiej sprawdzę, jak sobie radzi Tina. Miejmy to już za sobą. Nie jestem aż taka brudna. Spójrzcie na tę czekoladę. Tina? Lelele. No dalej, musisz się umyć. Zaczniemy od zębów. Okej, no dobra. To nic trudnego. Jeszcze troszeczkę? Och, tyle wystarczy. Ale będzie miętowo. Przynajmniej sama myję zęby. Chwileczkę? Tina, przestań. Ale to było super. Patrz, jak leci. Nigdy mi się nie znudzi ta zabawa. Pif, paf, a masz. Pif, paf, uwielbiam myć zęby. Przestań, dość tego. Dlaczego tak na mnie patrzysz? Odłóż tę pastę. Nie! Tina! Muszę tego uniknąć. Nie uda ci się. Musisz bardziej się postarać. O-o. Trafiłaś. To chyba był błąd. O, lepiej po prostu umyję zęby. Tak lepiej. Mam pomysł. Może ten zwierzak nam pomoże? Co to jest? Położę go tutaj. A na górze umieszczę pastę. Zobacz. Nic nie rozumiem. Włóż szczoteczkę do buzi tygryska. To otrzymasz idealną ilość pasty. Widzisz? Bardzo proste. Wow! Gadżet z przyszłości! Chcę go wypróbować. Właśnie tak. Udało się! Dobra robota. Patrz, mamo, umiem myć zęby. Moja córeczka. Jak pomoglibyście swojemu dziecku w nauce? Dajcie znać w komentarzach i koniecznie sprawdźcie pozostałe równie odjazdowe filmiki na naszym kanale.